Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym, mam nadzieję, przybliżyć dosyć ciekawe zagadnienia, jakim jest oznaczenie i nomenklatura nabojów, tak karabinowych, jak i pistoletowych. Może zacznijmy od karabinowych. Generalnie w Europie jest mniejszy, ja bym stwierdził, nieporządek pod tym względem, dlatego że generalnie się używa do oznaczania nabojów jego wymiary. Czyli w tym przypadku 7,92, czyli średnica pocisku. Średnica pocisku to na 57 mm, czyli 7,92 mm na 57 mm długość łuski. Ewentualnie dodaje się literkę R. To jest akurat brytyjski, więc jest troszeczkę inne oznaczenie. Na przykład w naboju Mosina będzie 7,62 na 54 R. Dlaczego R? Dlatego, że on ma wystającą kryzę, tak? I ta wystająca kryza po angielsku jest rim, czyli 7,62 na 54 z wystającą kryzą, czyli R. Jeżeli nie ma literki R, to wiemy, że ten nabój jest z kryzą z wtokiem, tak? To samo się ma do nabojów pistoletowych. W sensie generalnie większość właściwie nabojów, śmiem twierdzić, było skonstruowanych w Stanach lub przez Browninga albo nie wiem, przez Colta, i one mają oznaczenie europejskie, ale bardziej, myślę, występują częściej pod nazwami angielskimi. Zaraz do tego przejdę. Typowe europejskie naboje jak 7,62 na 25 Tokariew. Czasami jest dodawany właśnie ten, jak gdyby taki przydomek, lub który oznacza albo w tym przypadku nazwę, imię, nazwisko wynalazcy lub 7,92 na 57 Mauser, czyli tak samo konstruktora, tutaj bracia Mauser skonstruowali ten nabój, lub 9,19 Parabellum, czyli firma, która produkowała i wprowadziła do produkcji ten nabój. Więc to jest bardzo podobne. Pierwsza cyferka 9 mm na 19 długość łuski. 7,62 na 25 długość łuski. Generalizując, w Europie jest bardzo podobnie. Na przykład amerykańskie naboje tutaj się oznacza na przykład 7,65 na 17. Taki malutki naboik. 32 ACP. Lub na przykład 9 na 17, prawda? Tu jest 9 na 19, 9 na 17. I to są europejskie oznaczenia, częstokroć amerykańskich nabojów, tak? I to jest w miarę zrozumiałe, w miarę przejrzyste. W krajach anglosaskich jednakże, no, jest z tym problem. Bardzo często tutaj się wprowadza naboje komercyjnie i na przykład firma chce pokazać, jaki ten nabój jest niesamowity, na przykład jak historia 44 Magnum. Nikt nie zna tego naboju pod nazwą 11,2 na 29. No, nikt nie zna tego naboju. Wszyscy wiedzą, że to jest 44 Magnum, tak? 44 Magnum. Remington Magnum, przepraszam. Czyli firma Remington plus jeszcze Magnum, który oznacza coś niesamowicie mocnego, prawda? Więc często firmy się kierowały właśnie takimi przesłankami, żeby po prostu sprzedać ten nabój, tak? Na przykład 38 Special, czyli 38 nabój specjalny. Zaraz powiem o tych cyfrach z przodu. 38 oczywiście w krajach anglosaskich mają system calowy, więc i to też jest pomyłka, bo ten nabój
Nie, średnica tego pocisku nie jest 0,38 cala. Średnica tego pocisku jest 0,357 cala dokładnie, czyli 9 mm de facto. Te wszystkie 38 cala, 357 magnum, to są 9-milimetrowe naboje. Dlaczego tak to oznaczono? Nie mam pojęcia. Jeżeli złapiemy się za słówmiarkę, to wyjdzie nam tutaj 9 mm średnica tego naboju lub 357. To jest mniej więcej podobne. Nie jest 38, by było 9,65. To nie jest prawda. Ale takie oznaczenie, nie wiem, dla łatwości, dla łatwiejszego, nie wiem, zapisywania, nie mam najmniejszego pojęcia, szczerze mówiąc. Moja wiedza w tym akurat temacie kuleje. W każdym razie, tak jak mówię, nabój specjalny w odróżnieniu do jego poprzednika 38 Smith & Wesson, powiedzmy, tak? I ten był troszeczkę dłuższy, troszeczkę mocniejszy. O, specjalny. Zrobili następny nabój, wydłużyli łuskę, dosypali prochu. Zostaje wszystko to samo. Ten sam pocisk nazywał się 357 Magnum, czyli coś super specjalnego. Oczywiście można strzelać z rewolwerów 357 Magnum również nabojami 38 Special. One są całkowicie, że tak powiem, bezpieczne i o wiele fajniejsze do strzelania z rewolwerów Magnum, dlatego że są słabsze, nie mają takiego odrzutu. Typowy anglosaski nabój, następny, 38 Super. To jest nabój pistoletowy. Wprowadzony jako mocniejsza odmiana 38 Colt, tak? My go w Europie mniej więcej znamy jako 9x23 mm Colt, ale generalnie się używa 38 Super. I znowu, 38 kaliber to nie jest 38 kaliber, to jest 9 mm, czyli 350 dokładnie 2. 357 w polach. W sensie w gwincie, w lufy. I tak jak tutaj mówię, anglosaskie kraje używają tylko właściwie pierwszej cyferki, na przykład pierwszych cyfr, tak jak tutaj powiedzmy, to będzie widać 45 ACP, tak? Czyli kaliber 45 lub kaliber 38, tak? Czy tam kaliber 38 super, tutaj jest, ten jest na przykład super, ten jest automatic Colt pistol, tak? ACP, 45 ACP, tak? Czyli w europejskiej nomenklaturze 11,43x23 bodajże. Dlatego są takie dziwne właśnie te przeliczniki, bo to tak 11,43 to jest właśnie 0,45 cala, tak? Tu jest bardzo podobnie. Tu mamy 300 blackout. 300 blackout. A tu mam go odpakowanego. 300 blackout. Czyli kaliber 30 cala, czyli 7,62, tak jak w przypadku nabojów, powiedzmy, od Mosina. 7,62, tak? Czy od AK-47, 7,62. To jest ta sama średnica naboju. W Europie jest bardziej znany jako 7,62x35, czyli 35 łuski, ale jest bardzo, bardzo rzadko używana ta nazwa. Z reguły jest 300 Blackout, czyli ta chwytliwa nazwa, pod jaką go wprowadzono. Więc to jest taka bardzo komercyjna, taka sprzedająca się nazwa tego naboju. W Anglii, mimo że w Europie też używa się dalej systemu inchowego, czyli standard, mamy 303 British, czyli kaliber 7,65, troszeczkę większy od 7,62, czy tam 300, czyli 303, średnica pocisku, British, czyli brytyjski, prawda? Częstokroć na 56 chyba łuska jest R, czyli 7,65 na 56
R to będzie właśnie ten 303 British. Jeszcze bardziej zagmatwana sytuacja jest z nabojem Toriot 6. Jest to bardzo popularny nabój w Polsce. Europejskie oznaczenie tego naboju to jest 7,62 na 63 Springfield. Ok? Zaraz pokażę. Tutaj mam angielskie oznaczenie tego naboju. To jest Toriot 6 Springfield. W Europie jest to 7,62 na 63 Springfield. Dlaczego on się nazywa 30-06? No to już w ogóle zagmatwana sytuacja jest. Dlatego, że tak, pierwsza cyfra jest oznaczeniem kalibru, a ten 06 to jest wprowadzenie tego naboju ze szpiczastym kształtem pocisku w 1906 roku. Dlatego, że i dlatego mamy 30-06, czyli nabój Springfielda w kalibrze 30 z 1906 roku. Wcześniejsza jego odmiana z 1903 miała zaokrąglony cylindryczny pocisk, tak? Więc wprowadza to mnóstwo takich nieporozumień czasami, dlatego że na przykład ten 7,62 na 57 to w Ameryce jest 8 mm Mauser. Oni sobie chyba uśrednili zwyczajnie ten kaliber lub powiedzmy średnią wzięli pomiędzy polami i bruzdami w gwincie lub i wyszło im 8 mm na przykład. Pomiędzy 7,9 a 8,22 chyba, z tego co pamiętam. Czy 7 mm Mauser to akurat jest i w Europie i tutaj w Ameryce. I jeszcze na przykład często, nie mam tego naboju tutaj, często jest na przykład, tak jak bardzo dobrym przykładem jest nabój 45-70 Government. To jest taki stary, ciężki nabój do karabinów Springfielda, takich tych otwieranych tutaj z góry, jednostrzałowych. Na przykład te naboje częstokroć dużych kalibrów, takich 45, wywodzą się z czasów prochu czarnego. I na przykład pierwsza cyfra 0,45 oznacza oczywiście kaliber generalnie. Government oczywiście możemy sobie przetłumaczyć jako rządowy, a następna cyfra 70, co ona oznacza? Nie wiadomo. Ta cyfra oznacza, że ten rządowy nabój w kalibrze 45 jest, powinien być załadowany 70 grainami. To jest anglosaska miara wagowa. 70 grainami prochu czarnego. Więc 45-70 to znaczy, że kaliber 45-70 grainów czarnego prochu. Nowoczesny, w miarę nowoczesny pocisk, przepraszam, nabój 30 Tori-Tori, czyli 30-30. Ja myślę, że dosyć popularny nawet w Polsce wśród myśliwych. Jest oznaczony na podobnej zasadzie, tylko że mówi o 30 grainach prochu bezdymnego, ponieważ jest już w tej erze prochu bezdymnego wynaleziony, więc to oznaczenie jeszcze z dawniejszych czasów przetrwało i się ciągnęło do nowszego, że tak powiem, okresu prochu bezdymnego. Czyli kaliber 30, czyli ten 7,62 i 30 grainów, nie gramów, grainów, czyli ziaren chyba można to przetłumaczyć, grainów prochu bezdymnego. Więc europejski na przykład nabój też się widzę właśnie odchodzi czasami od tych cyferkowych takich oznaczeń, bo na przykład ten nabój, czyli 357 SIG, o dokładnie tutaj, on nie jest oznaczony jak w Europie, czyli tam, nie wiem, powinien być oznaczony 9 na 22 SIG
według europejskiej nomenklatury. A on jest po prostu oznaczony 357 SIG. Dlatego to jest taka troszeczkę komercyjna taka zagrywka, że 357, czyli takie jak gdyby odniesienie do 357 Magnum i firma SIG, która go wprowadziła do produkcji, opracowała w ogóle ten nabój. Ten nabój właściwie jest bardzo ciekawy, może tak na marginesie, dlatego że ma mieć osiągi, miał mimikować osiągi naboju 357 Magnum, tyle że z platformy pistoletowej. Więcej nabojów w magazynku, krótszy nabój, jednocześnie o bardzo dużej energii, dlatego on jest stworzony z kalibru 40. Jest tutaj przewężenie, które po prostu zmniejsza jego kaliber do 9 mm, no i jest tutaj większa objętość tej łuski i więcej oczywiście prochu wchodzi niż w normalnej, prostej łusce i ten nabój, no, zbliża się bardzo do 357 Magnum, strzelając z pistoletu, więc jest to naprawdę bardzo skuteczne. Wcześniej wspomniałem, że anglosaskie naboje, jak na przykład ten 380 ACP, czy ten 32 ACP, czyli Automatic Colt Pistol, czyli wprowadzony przez Colta do pistoletów automatycznych. Tutaj mamy całą rodzinkę ich. 45 Automatic Colt Pistol, 45 Automatic Colt Pistol, 380, czyli 380 ACP i 32 ACP. One są przetłumaczone w Polsce jako 9x17 mm, krótki, częstokroć, kurz. Ten jest 7,65x17, bardzo podobnie, prawda? Więc moim zdaniem zamieszanie tutaj w krajach anglosaskich są wiele gorsze, dlatego że naprawdę niektóre firmy są bardzo pod tym względem czułe i chcą wprowadzić na rynek coś bardzo chwytliwego, o chwytliwej nazwie, jakiś nabój, tak jak naprawdę bardzo dobrym przykładem jest ten 300 Blackout, 300 Blackout. Można by było go oznaczyć 7,62x35, ale zniknąłby prawdopodobnie w zalewie innych nabojów, więc no taka ciekawostka. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem to zagadnienie. No i tyle. Nie skupiam się tutaj na osiągach nabojów i tak dalej, bo to nie jest akurat tematem, tylko na oznaczaniu tych nabojów. Myślę, że troszeczkę to... mam nadzieję, wyjaśniłem. Dziękuję.